Dzień dobry Państwu. Otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam burmistrza pana Jerzego Wysockiego. Witam wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Witam mieszkańców, witam pracowników, witam sołtysów, witam koleżanki i kolegów radnych. Na dzisiaj przewidziany jest następujący porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że obecnych jest, mamy tu gdzieś listę? Ale nie wszyscy się podpisali. Policz, Marek. Marek, policz, ilu jest radnych. Nie, wszyscy muszą się podpisać. Obecnych jest 16 radnych, czyli obrady będą prawomocne. Punkt 2, przedstawienie porządku obrad. Punkt 3, informacje burmistrza gminy Brwinów. Punkt 4, informacje przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. Punkt 5, rozpatrzenie uchwał w sprawie. 5, uchwalenia. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów obejmującej obszar numer 6 stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów. 5.2. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie letniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020-2025. 5.3. Zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. 5.4. Powołania zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów w uzupełniających wyborach na ławników do sądów powszechnych. 5.5. Udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania pomocy dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ulica Obwodnica z drogą powiatową nr 3127 ulicą Sportową w Brwinowie. 5.6. Udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 701 z drogą powiatową 3111 w Domaniewie i Domaniewku. 5.7. Udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ulicy Warszawskiej w Otrębusach na odcinku ulicy Helenowskiej do ulicy Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ulicy Natalińskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicą Krótką. 5.8. Udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3107 ulicy Pruszkowskiej w Kaniach na odcinku od miejscowości Strzeniówka w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie Michałowice. 5.9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania. 5.10. Zmiany uchwały z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 5.11. Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a miastem Pruszków dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 5.12. Przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. 5.13. Zmiany uchwały z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów. 5.14. Zmiany uchwały z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów. 5.15. Przekształcenia Szkoły Podstawowej Żuwienie imienia 11 listopada przez utworzenie dodatkowej legalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 5.16. Udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1509W i 4108W w Milęcinie oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego. 5.18. Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
5.19 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Soec Biskupice Koszajec. 6. Przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Miejskiej w Brynowie. 7. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Miejskiej w Brynowie. 8. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miejskiej w Brynowie. 9. Sprawy wniesione wolne wnioski. 10. Zamknięcie sesji. Ze względu na to, że wpłynęły dodatkowe uchwały przed dzisiejszą sesją i większość z nich była omawiana na Komisji Inwestycji, proponuję wprowadzić do porządku obrad następujące projekty uchwał. 3 projekty uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji. W punkcie 5.20 przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. 5.21 przyjęcie planu pracy Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brynowie. 5.22 przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brynowie na 2020 rok i dodatkowe uchwały. 5.23 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostawą, budową i montażem radarowych świetlaczy prędkości. 5.24 udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowych świetlaczy prędkości. 5.25 udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi grodziskiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowych wyświetlaczy prędkości. I dodatkowa zmiana ta jest zmianą taką porządkową. Otóż po rozmowie z panem burmistrzem Wysockim otrzymałem informację, że ta uchwała w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Żuwinie powinna znaleźć się przed uchwałą 5.13 zmiany uchwały z dnia 8 maja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych. W związku z tym proponuję, żeby uchwałę z punktu 5.15 zamienić z uchwałą z punktu 5.13, wprowadzić po punkcie 5.12 uchwałę, która w tej chwili znajduje się w punkcie 5.15 i wtedy zmieni się kolejna numeracja uchwał. Czy są, proszę Państwa, jeszcze jakieś wnioski do zmiany porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Proponuję, abyśmy zmiany poprzez wprowadzenie dodatkowych uchwał przyjęli jednym wnioskiem, a drugim wnioskiem przyjęli zmianę dotyczącą zmiany kolejności porządku obrad. Po punkcie 5.12 przenieść punkt 5.15. Przechodzimy do głosowania. Najpierw wprowadzenia dodatkowych uchwał. Proszę o sprawdzenie kworum. Pani Karolewska, jeszcze poproszę. A jest. Paweł Nyc nie ma. Chyba wszyscy. Pani Małgorzaty Jabłońskiej też nie ma. Pana Krzemińskiego nie ma. Też nie ma. Czyli wszyscy. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za zmianą kolejności uchwał w porządku obrad, to jest wprowadzeniem uchwały w punkcie 5.15 po punkcie 5.12. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Stwierdzam, że za głosowało 16 radnych. Uchwała została, przepraszam, wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Nastąpiła zmiana kolejności uchwał w porządku obrad. Teraz głosujemy następny wniosek, wprowadzenie tych 6 projektów, o których mówiłem. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 16 radnych. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Zostały wprowadzone dodatkowo 6 projektów uchwał w sprawie planów pracy Komisji i zadań realizowanych z sąsiednimi powiatami. Przechodzimy do punktu 3. Informacji burmistrza gminy Brwinów. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pan burmistrz jest dzisiaj nieobecny, ponieważ zachorował i w tej chwili jest na zwolnieniu lekarskim i się kuruje.
To samo zresztą dotyczy pierwszego zastępcy, czyli wiceburmistrza Sławomira Walendowskiego. Pan burmistrz prosił mnie o przedstawienie Radzie Miejskiej pewnej korespondencji, co w tej chwili uczynię. Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie wystąpił do pana burmistrza z pismem o następującej treści. Na podstawie paragrafu 2 ustęp 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, przedstawiam poniżej opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Pruszkowie w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w roku 2020 na obszarze gminy Brwinów. Przewidywana w roku 2020 liczba skazanych zobowiązanych do wykonania pracy i skierowanych do jej wykonania na obszarze gminy Brwinów to 68 osób. Przewidywana w roku 2020 średnia liczba godzin pracy do wykonania przez jednego skazanego to godzin 250. Wskazuję jednocześnie, że zgodnie z artykułem 56 paragraf 2, 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy właściwy wójt, burmistrz lub prezydent wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne, podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, mają obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Praca, o której mowa w paragrafie 2, może być także wykonywana na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej niosących pomoc charytatywną za ich zgodą. Praca, o której mowa w paragrafie 2, może być także wykonywana na rzecz innych podmiotów niż wymienione wyżej, którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie zadań własnej gminy, o których mowa w artykule 7 ust. 1 punkt 1, 3, 4, 6 lub 7 do 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami. I na to pismo pan burmistrz, to pismo jest datowane na 15 stycznia, udzielił odpowiedzi 21 stycznia. Pan Łukasz Kluska, prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Szanowny panie prezesie, w odpowiedzi na pismo w sprawie wyznaczenia dodatkowych podmiotów, których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, uprzejmie informuję, że na terenie gminy Brwinów znajdują się jednostki, do których Sąd Rejonowy w Pruszkowie mógłby skierować skazanych, a jest to Maryninek 2, Spółdzielnia Mieszkaniowa, ulica Wspólna 6, Mieszkania 1A Brwinów, osiedle Spółdzielnia Mieszkaniowa, ulica Kościuszki 1 w Brwinowie, Państwowy Zespół Ludowy Pięśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego, ulica Świerkowa 2, Otrębusy, organ założycielski Marszałek Województwa Mazowieckiego, Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, organ założycielski Wojewoda Mazowiecki, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ulica Pszczelińska 99, organ założycielski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie uprzejmie informuję, że kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w 2020 roku mogą być wykonywane na dotychczasowych zasadach w Urzędzie Gminy Brwinów. Dodatkowo Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Brwinowie może przyjąć w 2020 roku dwie osoby, które będą wykonywały karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną. I to jest ta korespondencja. I ja przy tej okazji jeszcze chciałem przekazać państwu informację istotną, ponieważ to są sprawy związane z obszarami oświaty, a jednocześnie inwestycyjne. Otóż 29 stycznia, czyli wczoraj, zostało uruchomione ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku zespołu, budynku szkoły podstawowej w Żółwinie przy ulicy Szkolnej 39. I chciałem państwa poinformować, że zostało złożonych 5 ofert. Wszystkie spełniały kwestie cenowe, czyli były poniżej
kwoty, którą zabezpieczyliśmy na 2 lata. Przypomnę, 2 miliony w tym, 6 milionów w przyszłym roku. I chciałem Państwa poinformować, że została wybrana oferta najkorzystniejsza. To jest Eko Invest, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Skrajna 4, Kielce. Cena oferty brutto 4 miliony 997 100 zł. Więc jest to dla nas istotna informacja, którą z przyjemnością Państwu przekazuję. I jeszcze przy tej okazji, już teraz w całym tym obszarze spraw związanych z Żółwinem, a przebudową, rozbudową szkoły i oddanym do użytkowania budynkiem przedszkola przy ulicy Nadarzyńskiej, chciałem Państwa poinformować, że wczoraj wpłynęło postanowienie mazowieckiego kuratora oświaty, który opiniuje pozytywnie wyznaczenie dodatkowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przedszkola w Żółwinie przy ulicy Nadarzyńskiej 42. Co daje nam możliwość procedowania dzisiaj projektów uchwał przygotowanych w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, z Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Brwinów na rok 2020. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Brwinów na rok 2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez gminę Brwinów w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 23 grudnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała budżetowa gminy Brwinów na rok 2020 Rady Gminy Brwinów z dnia 19 grudnia 2019 roku. Z uchwały tej wynika, iż na 2020 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 5 761 046 zł 60 groszy, stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami planowanymi na poziomie 185 784 945 zł 4 grosze oraz wydatkami ustalonymi w kwocie 191 545 991 zł 64 grosze. Jako źródła finansowania planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciąganych kredytów 3 miliony zł oraz przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie 2 760 146 zł 60 groszy oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 2 punkt 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 900 zł. Zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z artykułem 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił, jak w sentencji uchwały. I druga uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Brwinów. Na podstawie artykułu 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 13 punkt 10 i artykułem 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala co następuje. Paragraf 1. Na podstawie przyjętej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok wydaje pozytywną opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Brwinów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez gminę Brwinów w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 3.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 23 grudnia 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożona została w formie dokumentu elektronicznego podjęta przez Radę Gminy Brwinów uchwała nr 15152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2025 oraz przedłożona w dniu 23 grudnia 2019 roku uchwała budżetowa na rok 2020 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonych uchwał, z której wynika, że zachowana została wymagana artykułem 229 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku korelacja wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 i uchwale budżetowej na 2020 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. 2. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie na koniec 2020 roku 38 264 929,89 zł. Z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej wynika, że wskaźnik spłaty długu gminy w okresie spłaty, to jest 2020-2025, nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w artykule 246 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji. I jeszcze jedna sprawa. Otóż wpłynęła do nas uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie niskiego wynagrodzenia wójtów burmistrzów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Miejska w Mogielnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przywrócić godność wynagrodzenia do funkcji burmistrza. Punkt 2. Stwierdza się, że wynagrodzenia wójtów burmistrzów w Polsce ustalone jest na żarząco niskim poziomie względem odpowiedzialności wynikającej ze stawianych przed nimi zadań. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Rada Miejska w Mogielnicy zobowiązuje przewodniczącego Rady Miejskiej w Mogielnicy do przekazania niniejszej uchwały prezesowi Rady Ministrów, marszałkowi Sejmu RP, marszałkowi Senatu RP, posłom i senatorom województwa mazowieckiego, wojewodzie mazowieckiemu, marszałkowi województwa mazowieckiego, samorządom gminnym z terenu województwa mazowieckiego. Tak, tak, że to jest mniej więcej jak z tymi, no. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie. Punkt 5.1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów obejmującej obszar 6 stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu. Mam prośbę o przedstawienie autopoprawek do projektu w sprawie uchwalenia miejscowego planu. I poproszę autorkę planu, panią Ewę Murawską. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Generalnie te poprawki nie wpływają na merytoryczną treść planu. Najczęściej wynikają z jakichś literówek czy niepotrzebnych powtórzeń, ewentualnie na celu miały uściślenie zapisów. Ja będę czytała może kolejno te poprawki. O właśnie, jakby można było wyświetlić to na ekranie. Pierwsza z tych poprawek to jest paragraf drugi, ustęp pierwszy, punkt 21. To jest słowniczek planu. I tutaj chodzi o to, aby między wyrazem pochylni i daszków był przecinek. Żeby, bo tak jest, to bym powiedziała gramatycznie niejednoznaczne, a tak będzie przecinek i chodzi o dwa elementy architektury budynku. Następnie mamy paragraf czwarty, punkt czwarty. Mowa jest tutaj o zabytkach, obiektach historycznej zabudowy ujętych
w, i tu powinno być, gminnej ewidencji zabytków. Na rysunku jest napisane w gminnej. Następnie mamy paragraf szósty, ustęp czwarty. To są tereny zieleni urządzonej parkowej, też słowniczek planu. I to tutaj po w wierszu, zaraz policzę, raz, dwa, trzy, cztery, w wierszu piątym od góry w tym punkcie, w tym ustępie, po wyrazie sportu zamiast i powinien być przecinek, tu, o tak, i nie, i potem rekreacji i tutaj i, obsługi turystyki. To są te obiekty, które tam, to nie będzie zabudowy, tylko powiedzmy jakieś takie deszczochrony czy ławki dla osób korzystających z tego. Następnie paragraf siódmy, ustęp 23. Tutaj niepotrzebnie w wierszu czwartym po wyrazach małej architektury należy skreślić realizowanych, ponieważ zdanie to ma już taki wyraz. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury o wysokości i tak dalej. Czyli to realizowanych można usunąć. Następnie paragraf siódmy, ustęp 26, punkt drugi. W trzecim wierszu od góry jest dotyczących, a powinno być dotyczące. Tam chodzi o przepisy odrębne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dotyczące, tak. Następnie mamy paragraf ósmy. W samym tytule tego paragrafu, w drugim wierszu, powinno być miejsc przeznaczonych na parkowanie, a nie a tam jest napisane przeznaczone, przeznaczonych. Następnie paragraf ósmy, aha, to już mówiłam, to już jest w tym tytule. Paragraf dziewiąty. W tabelce, która tutaj przytacza obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, w pozycji pierwszej budynek mieszkalny powinien być położony, a nie położony. Położony, tak. To mamy 8. Następnie w paragrafie 10, w ustępie pierwszym, w pierwszym wierszu powinno być następujące, tu zabrakło literki E. O tak. I w punkcie, też w paragrafie pierwszym, w punkcie drugim, w drugim wierszu powinno być, tu jest dwa razy napisane jej, więc drugie jej należy wykreślić. Ta linijka brzmiałaby z istniejącej sieci wodociągowej poprzez jej sukcesywną rozbudowę. To drugi wyraz jej jest niepotrzebny, jest niepotrzebne powtórzenie. O tak. Dobrze. Teraz tak, paragraf 10, ustęp 3. W pierwszym wierszu ustala się obsługę telekomunikacyjną i tu należy wstawić spójnik z wykorzystaniem. Tak. Paragraf 10. Ustęp 11. Tu będą jakby dwie autopoprawki. Pierwsza jest w punkcie 3a, w podpunkcie a powinno być istniejące drogi, backslash, ulice publiczne gminne. Tu jest w liczbie pojedynczej, tak, ale jeszcze, że tak powiem, w tytule tego
tego ustępów, czyli w paragrafie 10, ustęp 11, posłowie klas, tutaj wprowadzający ten przepis jest, drugi wiersz klas, należy wpisać określonych w przepisach odrębnych. Nie precyzujemy jakie, bo to się bardzo szybko zmienia. Odrębnych i tu dwóch klapek. Tak. Dobrze. Następnie paragraf 22. Punkt trzeci. Tu Państwo macie w tym tekście, że dwa razy jest zakaz zabudowy. Ja proponuję, żeby było w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, rzeki, zimna woda, zaznaczonych odpowiednim symbolem na rysunku planu, zakaz zabudowy. Tak, niepotrzebnie to jest na początku. I w paragrafie 28. Paragrafie 28, punkt trzeci w pierwszym wierszu ma być położony, bo to chodzi, że teren oznaczony symbolem 6.0402KDL położony częściowo, a nie położony. Jeszcze coś tu było. Chyba wszystko. No chyba wszystko. Iwonka, też śledziłaś to. Ja jeszcze tutaj spojrzę, pozwolicie Państwo, przepraszam, że przedłużam, ale chciałabym, żeby nic nie umknęło. A, to było, dobrze. To wszystko, także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do omówienia planu przez radnych. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania bądź wnioski do projektu tej uchwały, do projektu planu? Proszę bardzo, pan Grzegorz Matysiak, przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów. Dziękuję, panie przewodniczący. Do niniejszego projektu uchwały zostały zgłoszone następujące wnioski. Jeden przez pana Zbigniewa Bartosika. Jest to wniosek o przełożenie procedowania nad planem zagospodarowania przestrzennego do czasu wyjaśnienia spraw związanych z uwzględnieniem zasięgu wód zalewowych w planie w stosunku do koncepcji opracowanej na zlecenie podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w 2015 roku. Ten wniosek zyskał większość, natomiast ze swojej strony uzupełnię, że po postfaktum okazało się, że ten teren zalewowy wskazany w tej koncepcji dotyczył nie wody stuletniej, jak pierwotnie mieliśmy świadomość, natomiast wody, jeśli się nie mylę, 500-letniej, tak? Dobrze. Kolejny wniosek złożony przez radnego Marka Winiarskiego dotyczył zmniejszenia opłaty z 30% do 15%. W związku z tym pierwszym wnioskiem projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję. Dziękuję bardzo. Nie, no już się nie będę zgłaszał. Proszę bardzo, pan Zbigniew Bartosik. Szanowni Państwo, mój wniosek wynikał z faktu, że moim zdaniem przygotowany plan miejscowy nie uwzględniał wyników analizy hydraulicznej określającej zasięg terenów zalewowych w odniesieniu do terenów, które zostały wskazane w planie miejscowym.
W prawie wodnym określone przepisy wskazują wręcz na konieczność przekazywania przez samorządy wszelkich opracowań, które mogą posłużyć do opracowania tak zwanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym, między innymi do opracowania map za zasięgu wód powodziowych. Przypomnę, że opracowanie, które zostało opracowane w ramach Trójmiasto Ogrodów, zostało opracowane w roku 2015. Natomiast ostatni plan zarządzania ryzykiem powodziowym powstał w 2016 roku, już 18 października. Tak. A więc moje pierwsze pytanie to dotyczyło między innymi, czy nasz urząd dostosował się do tych wymagań po to, żeby uaktualnić zasięg terenów zalewowych w stosunku do tych terenów, które zostały wskazane w pierwotnym studium powodziowym, jeszcze chyba opracowanym na podstawie przepisów z roku 2006. No, nie uzyskałem takiej informacji. I powiedzmy, nie miałbym tutaj jakichś wątpliwości, natomiast chciałem przypomnieć, że jeden z wniosków mieszkańców dotyczy właśnie takiego terenu, któremu odmówiliśmy możliwości zabudowy w wyniku tego, że ten teren miał być rzekomo naprawdę zgodnie z analizą na takim terenie nie jest położony. I wydaje mi się, że w ten sposób poprzez brak no tutaj współpracy chyba urzędu z Wodami Polskimi narażamy konkretnego mieszkańca na straty spowodowane tym, że nie będzie się mógł na tym terenie pobudować. Jest swój wniosek. Prosiłbym też pracowników urzędu o informację, czy to studium powodziowe, które opracowaliśmy w ramach Trójmiasta Ogrodu, zostało przekazane do Wód Polskich, czy jest przedmiotem analizy, czy nie jest, żeby to ustalić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Guzik. Dziękuję panie przewodniczący, bardzo krótko. Ja mam odmienny wniosek absolutnie szanuję to, co mój przedmówca powiedział jako specjalista, inżynier w tym zakresie. Natomiast ja pragnę spojrzeć trochę z innej strony. Mówimy o terenie, który jest naprawdę bardzo niewielkim terenem, który de facto praktycznie nie został przewidziany do zabudowy w tym planie. To jest jakby jedna rzecz, jeśli chodzi o miejsce potencjalnie zalewowe. Od lat każdy wie, że to miejsce praktycznie nie nadaje się do zabudowy, gdyż jest położone najniżej, w pobliżu rzeki Zimna Woda. Natomiast ja mam odmienny wniosek i proszę państwa radnych o przychylenie się do wniosku burmistrza i pań reprezentujących wydział, referat planowania do przyjęcia tej uchwały, która rozpoczyna porządkowanie od strony planistycznej i nie tylko od strony planistycznej miasta Brwinowa. Na ten plan wszyscy bardzo, bardzo długo czekamy. Nie chcę tutaj skłamać, ale chyba około 16 czy 18 lat, ale coś blisko tego. Plan spełnia praktycznie wszystkie wymogi, które są przewidziane prawem, ale również czego oczekują mieszkańcy. Nasza wielka wątpliwość w dniu wczorajszym dotyczyła przede wszystkim
intensywności zabudowy, możliwości podziałów działek na mini działeczki i na zabudowę szeregową, która zupełnie nie przystaje do charakteru tego rejonu. Tutaj po długich dyskusjach okazało się, że na szczęście plan ma wprowadzone takie ograniczenia, że raczej szeregowców nikt nie będzie w stanie pobudować. W dniu wczorajszym pani architekt i pani kierownik przekonały nas do tego, przynajmniej mnie osobiście, do czego jestem dzisiaj również przekonany i będę głosował za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Rafał Wysocki. Znaczy, chciałem odnieść do słów kolegi Andrzeja. Znaczy, jestem za tym, żebyśmy uchwalili dzisiaj ten plan miejscowy. Natomiast nadal podtrzymuję swoją opinię dotyczącą możliwości budowania na mini działkach. Podstawię się, postaram się to przedstawić Państwu na jednej z najbliższych komisji w postaci jakiejś prezentacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś wnioski do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania najpierw wniosku najdalej idącego, czyli sprawdzamy kworum jednym słowem, tak, ale też trzeba sformułować wniosek, czyli wniosek brzmi tak, żeby odłożyć procedowanie tej uchwały dotyczącej przyjęcia planu przestrzennego zagospodarowania części Brwinowa do czasu, aż zostanie wyjaśniona sprawa, o której zasięgu tych terenów zalewowych. Proszę bardzo, pani chciała jeszcze Kostrzewska wyjaśnić sprawę. Jeśli mogę odpowiedzieć. No dobrze, dobrze. Tak, 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 wszystko było słychać. Jeśli mogę, może trochę wyjaśnić kwestię związaną tutaj z obszarem zalewowym i podstawy prawne, na jakich procedujemy ten plan. Między innymi przy sporządzeniu miejscowego planu obowiązuje nas honorowanie ustaleń Studium Ochrony Przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. I studium to obowiązuje, dostaliśmy nawet wytyczne w 2015 roku, zgodnie z artykułem 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, o zmianie ustawy prawo wodne i niektórych ustaw w tamtym okresie na obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a tak się sprawa ma właśnie w tym przypadku, to studium to zachowuje ważność, czyli jest cały czas ważne, do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. Obliguje to urząd przy sporządzaniu miejscowego planu uzyskanie, uzgodnienie zastosowania się do tego przepisu tutaj z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który ma kompetencje przekazane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Również w tych wytycznych, których dostaliśmy, jest zawarta taka informacja, mianowicie, że zasięg obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzią nie może być w żaden sposób w trakcie postępowań postępowań planistycznych na danym obszarze lub innych działań mających na celu ograniczenie ryzyka powodzią. Nie mogą być podejmowane żadne działania. Podstawą taką stanowiły dopiero wskazania na mapach zagrożenia powodziowego. Kierując się tymi wytycznymi i przepisami, które nas obowiązują, projekt planu zawiera wskazany obszar narażony na zagrożenia powodzią zgodnie z opracowaniem, które zawiera studium ochrony przeciwpowodziowej.
projekt planu został przekazany do uzgodnienia, obliguje nas ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takie uzgodnienie uzyskać i takie uzgodnienie uzyskaliśmy. Czyli reasumując, wszelkie opracowania, które gmina będzie sporządzać lub sporządza lub sporządziła, jeśli będą przekazywane do czasu, kiedy nie wejdzie w życie, nie wejdą w życie mapy zagrożenia powodziowego na danym terenie, nie zmienia stanu rzeczy. Nadal obowiązuje nas przy tworzeniu tego planu to opracowanie studialne, czyli studium ochrony przeciwpowodziowej. No i tak też się stało. Tak też zastosowaliśmy ten przepis i tak plan obrazuje ten obszar. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania wniosku, który zgłosił Pan Bartosik, tak? Jeszcze się... A, to proszę bardzo. Pan Zbigniew Bartosik. Pani kierownik, ja nie neguję tego, co Pani powiedziała, ale jednocześnie prosiłbym o to, że jako samorząd zdecydowaliśmy się na to, żeby wyjaśnić kwestię zasięgu zalewu wodami powodziowymi po to między innymi, żeby zdając sobie sprawę z tego, że ten obszar, który jest wskazany w tym studium, no jest bardzo dużym terenem i wiele obszarów jest wyłączonych z możliwości zabudowy. Po to wydaliśmy pieniądze, tak, po to zleciliśmy to profesjonalnej firmie, która wykonała to zgodnie z przepisami, które takie opracowania, według których są te opracowania wykonywane. Była konsultacja pana doktora Kuźniara jeszcze w zakresie. I przypomnę jeszcze, że w prawie wodnym jest w zasadzie taki obligatoryjny wymóg odnośnie samorządu, żeby mając takie opracowania przekazywać je w celu uwzględnienia w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. I pytanie moje, czy Państwo złożyliście taki wniosek, czy on był przedmiotem analizy przy planie zarządzania ryzykiem powodziowym i czy my jako radni możemy teraz powiedzieć mieszkańcom, że nie mogą się budować na określonym terenie, dlatego że nie dopełniliśmy do końca czynności, które powinniśmy wykonać w ramach naszych obowiązków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pani. Zobowiązałam się wczoraj, że zdobędę tego typu informacje, więc po rozmowach, które odbyłam, przekazuję Państwu to, co udało mi się ustalić, a mianowicie opracowanie to nie zostało przekazane, za to informacje, które uzyskałam, świadczą o tym, że ono miało charakter studialny, koncepcyjny, w oparciu o materiały, które pozyskaliśmy z RZGW lub z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz także na podstawie materiałów własnych, to rozumiem, że mówimy o tym właśnie dodatkowym opracowaniu. Natomiast badania te były wykonywane w ciągu pół roku, czyli w okresie bardzo krótko, nie były długofalowe. Przy tego typu opracowaniach wymagane są raczej studia o długofalowym terminie i z tego, co mi przekazano, miało być to monitorowane, czyli czy ten stan faktyczny na gruncie w tym obszarze nie będzie się zmieniał, czy wnioski wysnute do tego opracowania będą dalej podtrzymywane.
Nie jest to zakresem moich działań, przekazuję po prostu informację, którą dzisiaj uzyskałam. Natomiast nie ma to żadnego odzwierciedlenia do uchwalenia tego planu, ponieważ nadal nie ma map zagrożenia powodziowego dla tego właśnie przebiegu rzeki i obowiązuje nas studium. Nie możemy jego kształtu zmieniać, ani rozszerzać, ani zawężać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę pana Bartosika o sformułowanie wniosku, żeby można było zapisać ten wniosek do głosowania. Jest teraz właśnie, rozumiem, że to chodziło o zaprzestanie procedowania tej uchwały dotyczącej planu do czasu. Do czasu wyjaśnienia funkcjonowania opracowanego w ramach Trójmiasto Ogrodów. Do czasu wyjaśnienia funkcjonowania opracowania innego w ramach Trójmiasto Ogrodów terenu zalewowego wodą jednoprocentową. Pani kierownik, to żeby takie opracowanie zrobić, to nie trzeba robić tego bardzo długo, bo to jest po prostu modelowanie matematyczne na podstawie danych hydrologicznych, które się opracowuje metodami statystycznymi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania wniosku. Kto z Państwa jest za wnioskiem pana radnego Bartosika? Proszę podnieść rękę i nacisnąć. Musimy sprawdzić kworum, widzę, czyli logujemy się z powrotem. Już jest wszyscy, tak? Nie, jeszcze. O, dziękuję. Kto z Państwa jest za wnioskiem pana Zbigniewa Bartosika? Proszę podnieść rękę i nacisnąć. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeszcze pan Matysiak. Dziękuję. Zagłosowało 3 radnych, 14 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przechodzimy teraz do głosowania wniosku pana, który przegłosowała wczoraj też komisja. To jest wniosek o zmianę renty planistycznej, zmniejszenie renty planistycznej z 30 na 15%. To dotyczy, jakiego to paragrafu dotyczy? Tak, czyli wniosek będzie następujący, aby w paragrafie 36 zmienić stawkę. Paragraf 36, to jest tylko jeden bez ustępów, że zmienić w paragrafie 36 wysokość renty planistycznej z 30% dla wszystkich terenów na 15%. Taki wniosek wczoraj przegłosowała komisja. Znaczy trochę inaczej, że zmiany w paragrafie 36 już drugi raz zmienić jest niepotrzebne. Zmiany w stawki renty planistycznej z 30 na 15%. Zmiany stawki renty planistycznej. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeszcze pani Olczak. Dziękuję. Za 14 radnych, przeciw 3 osoby. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania projektu uchwały z przedstawionymi. A jeszcze ktoś się zgłosił. Pan Grzegorz Matysiak, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, dziękuję. Taka informacja, można powiedzieć, z ostatniej chwili, bo myślę, że jest bardzo istotna, również troszeczkę post factum. Pani inżynier powiedziała, że wody 500-letniej, jeśli dobrze zrozumiałem, w ogóle nie uwzględnia się. Też bardzo proszę, tak, w takim układzie, przepraszam, ale przekazuję głos pani inżynier. Dziękuję. Tak jak pan Bartosik mówił o tym, że są te trzy rodzaje jakby tych obszarów zagrożenia powodziowego z różniące się prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi. To, co uwzględniamy w planach, to jest ten poziom jednoprocentowy, czyli mówi się w cudzysłowie raz na 100 lat. Po prostu prawdopodobieństwo jest 1%. Podobnie zresztą w studiach. Jedynym dokumentem planistycznym, gdzie wodę 500-letnią się uwzględnia, czyli bardzo rzadką, czyli oczywiście odpowiednio mniejszy procent, to jest dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdzie to też ma tylko walor informacyjny, ponieważ to, co wpływa na zagospodarowanie, to jest ta woda, nazwijmy ją stuletnia, no i oczywiście ta woda, która tam może występować z prawdopodobieństwem 5%, czyli raz na 20 lat. Generalnie jeżeli spojrzymy sobie na te studia powodziowe czy mapy zagrożenia powodziowego, no to ta woda 500-letnia jest jakby zajmuje największy obszar, a tamte się w niej mieszczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Bartosik się zgłosił. Bardzo dużo nieporozumień. Może ja bym poprosił i pokazałbym na tym planie, o co chodzi. Można zobaczyć ten plan? Proszę Państwa, w tym studium wskazany jest obszar zalewu wodą jednoprocentową. To jest ten obszar tutaj, który się ciągnie, tak? To nie jest... Ten symbol, o tym symbolu. Nie, ja mówię o tym jasnym... No tak, no tak. Idzie tak i tutaj. Tak, tak i dalej. No ale między innymi chodzi o tą działkę, która tak. Natomiast teraz pani kierownik, gdyby pokazała mi to opracowanie z... Ten załącznik który pani kierownik mi pokazywała. Nie, to był taki luźny załącznik. No to może na tym. Natomiast w naszym opracowaniu ten teren nie jest wskazywany w ogóle, że jest terenem zalewowym. A więc ograniczamy możliwość zabudowy między innymi temu człowiekowi, który nas prosił o to, żebyśmy nie jest zalewowym. No ograniczamy, bo powołujemy się na dokumenty, które wskazują, że ten teren jest zalewowym. Ale Państwo nic nie zrobiliście w tym kierunku, żeby to wyjaśnić. I o to chodzi. Powiem tak, ponieważ jestem autorem wielu takich opracowań i samorządy, gminy w trybie właśnie tego artykułu 73, podpunkt 24, 173, uzgadniają z Wodami Polskimi po to, żeby to się odbywało z korzyścią dla mieszkańców. U nas takiego działania nie widzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania całej uchwały z wprowadzonymi poprawkami, z wprowadzonymi autopoprawkami. Proszę Państwa, najpierw jednak jeszcze przed głosowaniem całego projektu uchwały chciałbym stwierdzić, że zgodnie z zapisami, które są przytoczone w paragrafie pierwszym, stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów obejmującej obszar numer 6 stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów nie narusza ustaleń studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinów. Mówię to po to, abyśmy mieli pełną świadomość, że Rada, głosując za tą uchwałą,
stwierdza też taką okoliczność. Jednocześnie przed głosowaniem całej uchwały musimy odnieść się do uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. To wyłożenie było w trzech terminach. Pierwsza uwaga pana wniosek o zmianę przeznaczenia terenu działki z zieleni parkowej na budownictwo mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe. Oznaczenie nieruchomości to jest działka numer ewidencyjny 173/1 obręb 06 w Brwinowie. Uwaga, nieuwzględniona ze względu na położenie działki w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Kto z państwa jest za tym, aby przyjąć, odrzucić tę uchwałę, czyli tak jak tu jest zapisane w rozstrzygnięciu? Tak, uwaga, tak. Uwagę, tak. Uwagę, żeby przyjąć tak, jak jest w tym rozstrzygnięciu, czyli odrzucić uwagę. Kto z państwa, czyli być zgodnym z zapisem w planie, czyli w rozstrzygnięciu, w załączniku 2, w rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z państwa jest za? No musimy... To jest uwaga pierwsza do planu. Zapiszmy tak. Odrzucenie uwagi pierwszej do planu, tak. Sprawdzamy kworum. Panie Przewodniczący, mogę jedno zdanie? Tak, proszę bardzo. Dla Państwa Radnych przypominam tylko, że jeżeli Państwo jesteście za przyjęciem miejscowego planu, w konsekwencji wcześniej powinniście nie uwzględnić... Tak, tej uchwały, to ja chciałem właśnie powiedzieć, tej uwagi, bo jeżeli uwzględnimy to wszystko jakby... Porządek rzeczy. Zaczynamy od początku, w cudzysłowie mówiąc. Kto jest za nieuwzględnieniem tej uwagi, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw... Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Pan Wysocki jeszcze, pan Andrzej Guzik. Pan Rafał Wysocki jeszcze. Dziękuję. 15 głosów za odrzuceniem uwagi, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uwaga została odrzucona. Przechodzimy teraz do uwagi numer 2. Ta uwaga była złożona przez Komisję Rozwoju Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie. Wniosek o utworzenie łącznika ulicy Kręciszanki z ulicą Wigusin, jak najbliżej ulicy Suwalskiej. Punkt B. Utrzymać 2 połączenia ulicy Wygonowej i Żurawiej nowo projektowanymi ulicami. Punkt C. Zmianę klasyfikacji drogi przyległej do autostrady A2 z klasy KDG na KDL. Dotyczy to działek o numerach ewidencyjnych 13/1 i 13/2 w obrębie 10. Uwaga A, odnośnie uwagi A. Uwaga pierwotnie uwzględniana, jednak w toku ponownych analiz urbanistycznych, biorąc pod uwagę istniejące zainwestowanie, brak jest możliwości ustalenia w planie ulicy pełniącej funkcję takiego łącznika. Pozostawiono powiązania jak w stanie istniejącym, to jest ulicą doktora Skudry i Ciechanowską. Odnośnie B. Uwaga nieuwzględniona ze względu na sprzeczność z uwzględnionymi uwagami. Wnioskujących o rezygnację z projektowania drogi łączącej ulicę Wygonową z ulicą Żurawią i zaplanowana nie placu do zawracania o wymiarach i zaplanowanie placu o wymiarach 12,5 na 12,5 metra przylegającego do ulicy Wygonowej. Odnośnie C. Uwaga nieuwzględniona, gdyż teren KDG został włączony w pas autostrady A2. Czyli to jest teraz odrzucenie uwagi numer 2.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za odrzuceniem tej uwagi, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 16 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uwaga została odrzucona. Przechodzimy w tej chwili do głosowania nad całym projektem uchwały z uwzględnieniem, że jest on zgodny ze studium i z uwzględnieniem odrzuconych uchwał, autopoprawek i poprawek wprowadzonych na dzisiejszej sesji przez Radę Miejską w Brwinowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję za. Głosowało 15 radnych. 3 osoby były przeciwne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Brwinowie. Przechodzimy do punktu 5.2. To jest do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów. Rozumiem, jest, że są autopoprawki do tego projektu. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie. Oddaję głos pani skarbnik, która przedstawi autopoprawkę. Mam propozycję zarówno do WPF-u, jak i do budżetu, bo to jest jedno z drugim połączone. Proszę państwa, do tego projektu jest autopoprawka, która zawarta jest w samej treści uchwały. Wprowadza się jedno tire, trzecie tire o treści. Wprowadza się punkt 1, 3, 2, 28 i przedsięwzięcie budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 31, 41W i 31, 24W, dział 600, rozdział 616, wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 500 000 zł 2 grosze. Limicie wydatków w 2020 roku w kwocie 3353 zł. I teraz kolejna autopoprawka będzie w treści objaśnień. Na samym końcu, ostatnie zdanie, dopisuje się. Wprowadza się kolejne przedsięwzięcie budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 31-41W i 31-24W. W załączniku numer 1 w pozycji wydatki bieżące na stronie pierwszej strona pierwsza, w pozycji wydatki bieżące kwota w tej chwili wynosi 150 200 520 zł 9 groszy. W pozycji wydatki majątkowe kwota wynosi 41 345 471 zł 55 groszy, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 345 471 zł 55 groszy. Na stronie drugiej w pozycji relacja zrównoważenia wydatków bieżących, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w tej chwili 22 638 902 zł 78 groszy. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi 28 639 zł 802 zł 78 groszy. Na stronie trzeciej w pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w artykule 226 ust. 3 punkt 4 ustawy o finansach publicznych. Kwota wynosi 42 189 054 zł i 21 groszy, w tym wydatki majątkowe 24 693 zł, 49 zł i 73 grosze. I w załączniku numer 2
Autopoprawką jest ostatnie przedsięwzięcie, wprowadzenie przedsięwzięcie budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W, dział 600, rozdział 616, wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy Brwinów w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 4 500 000 zł 2 grosze i nakładach w roku 2020 3353 zł. To są wszystkie autopoprawki do tego projektu. Od razu może omówię autopoprawki do uchwały bardzo budżetowej. Pani skarbnik. Więc w projekcie numer 2, czyli do zmian w uchwale budżetowej, w samej treści pojawia się tire pierwsze w dziale 600, rozdział 616, paragraf 60-50, drogi gminne, wprowadza się punkt 13 i zadanie budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W na kwotę 3353 zł. W załączniku numer 1, czyli w tabeli zmian planu wydatków, wprowadza się pozycję dział 600, rozdział 616, paragraf 430, zmniejsza się plan o kwotę 3353 zł, a w paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3353 zł. W załączniku numer 2 w dziale 600, rozdział 616, paragraf 60-50, wprowadza się zadanie numer 13 o nazwie budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W na kwotę 3353 zł. I to są wszystkie autopoprawki do uchwały budżetowej. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę teraz przewodniczącego Komisji Inwestycji pana Grzegorza Matysiaka o opinię do obu może projektów uchwał jednocześnie. Dokładnie, dziękuję panie przewodniczący. Zarówno projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy Brwinów, jak i wieloletniej prognozie finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę państwa, uwagi bądź pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? No musimy to sprawdzić, to wiadomo. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025? Proszę podnieść rękę i nacisnąć. A, jeszcze nie ma kworum, dobrze. Jeszcze pan Karol? No to coś się stało z Marka komputerem, to proszę, żeby zaznaczyć. O, właśnie, dobra. To w tej chwili wszyscy, którzy są obecni na w sali obrad. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Proszę, żeby pan radny Winiarski przekazał. Pan radny Winiarski jest za. Dziękuję. 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Przechodzimy do punktu 5.3. To jest do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie. Kto z państwa jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Pan Marek Winiarski jest za. Jeszcze pani Małgorzata Kucharska. O, wszyscy, dziękuję. 14 za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Brwinowie i ogłaszam 10 minut przerwy.
Proszę, proszę Państwa, proszę do stołu obrad. No o, idą, dobra. Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Pani Przewodnicząca Kucharska, zapraszam, wznawiamy obrady. Pan Burmistrz też. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5.4, to jest do uchwały w sprawie powołania zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów w uzupełniających wyborach na ławników do sądów powszechnych. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą, Adriannę Olczak o przekazanie informacji i opinii w sprawie tego projektu uchwały. Tak, Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała ten projekt uchwały i powołała komisję w składzie przewodniczący zespołu Marta Bartos, sekretarz zespołu pani Anna Kaczorowska, członkowie zarządu Iwoła Lidia, Słojewski Firmin i Adam Adamczyk. Taki mamy skład komisji, dobrze, która będzie powoływała członka, sugerowała członka. Tak, tak. Dobrze. Czy pan Adam Adamczyk wyraził zgodę na... Tak, dokładnie tak. Był kontakt SMS-owy potwierdzony i czy wszyscy zgodę. Państwo zgłoszeni do komisji wyrażają zgodę na udział w pracach tej komisji? Bardzo proszę, pani Marta Bartos. Pani... Ja mam za siebie? Tak, za siebie, każdy za siebie. Potwierdzam. Tak. Jak najbardziej, przekazuję dalej. Tak, potwierdzam. To jeszcze, ja też potwierdzam. Ja też potwierdzam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Proszę jeszcze raz o odczytanie składu komisji, pani przewodnicząca, bardzo proszę. Jeszcze raz o przeczytanie. W paragrafie 1 będą następujące zapisy. Raz, dwa, raz. Powołuje się zespół opiniujący, którego zadaniem jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach w uzupełniających wyborach na ławników do sądów powszechnych w następującym składzie. Przewodniczący zespołu Marta Bartos, sekretarz zespołu Anna Kaczorowska, członkowie zespołu Lidia Iwoła, Firmin Słojewski i Adam Adamczyk. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w tej treści, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Sprawdzamy kworum. Chyba wszyscy już potwierdzili obecni. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Pani Małgorzata Kucharska. A przecież dawałaś takie fajne... O, już 17 głosów za. Aha. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.5. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu małopolskiemu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 z drogą powiatową numer 3127 ulicą Sportową. Bardzo proszę przewodniczącego Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do projektu? Nie ma uwag, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 17 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.6. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 701 z drogą powiatową numer 3111 w Domaniewie i Domaniewku. Bardzo proszę pana przewodniczącego Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję. Czy są jakieś wnioski? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za głosowało 16 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.7. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeszowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ulicy Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ulicy Helenowskiej do ulicy Natalińskiej wraz z przebudową chodnika drogi wojewódzkiej nr 720 ulicy Natalińskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z ulicą Krótką. Bardzo proszę pana przewodniczącego Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, proszę państwa? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 17 głosów za. Uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.8. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej numer 3107 ulicy Pruszkowskiej w Kaniach na odcinku od miejscowości Szczeniówka w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie Michałowice. Bardzo proszę pana Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski? Nie ma wniosków, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.9. To jest do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania. Bardzo proszę pana przewodniczącego Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś wnioski w sprawie tego projektu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała podjęta została przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.10. To jest do projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Bardzo proszę pana Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są, proszę państwa, jakieś pytania bądź uwagi do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. 17 głosów za. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.11. To jest do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między gminą, pomiędzy gminą Brwinów a miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Bardzo proszę pana przewodniczącego Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę państwa, jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za 17 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.12. To jest do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu na 2020 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za 17 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.13. Tym punktem w tej chwili jest punkt w sprawie projektu uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej w Żółwinie imienia 11 listopada przez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Bardzo proszę panią przewodniczącą Małgorzatę Kucharską o przekazanie opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jak dzisiaj pan burmistrz wspomniał, pozytywnie zostały też te projekty zaopiniowane przez mazowieckiego kuratora oświaty, więc możemy je w tej chwili głosować w sprawie tych projektów. Czy są jakieś pytania, proszę państwa? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za 17 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.14. To jest do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 767/2009 z 8 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów. Bardzo proszę panią przewodniczącą Kucharską o przekazanie. Komisja pozytywnie opiniowała ten projekt. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Pani Lidia Iwola. Jeszcze. Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.15. To jest do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 8 maja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów. Bardzo proszę panią przewodniczącą Kucharską. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu bądź wnioski?
Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Za 17 głosów. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.16, to jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1509 i 4108 w Binęcinie oraz odbudowy drogi powiatowej nr 1509 na odcinku od mostu na rzece Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W. Bardzo proszę pana przewodniczącego Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nikt się nie zgłasza, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Za 17 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.17. To jest do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego. Bardzo proszę panią przewodniczącą Aldonę Górniak. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma wnioski do tego projektu? Nie ma wniosków. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 17 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.18. To jest do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z 10 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Bardzo proszę panią Aldonę Górniak o przekazanie opinii komisji. Ten projekt uchwały też przez komisję został zaopiniowany pozytywnie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tego projektu? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Za głosowało 17 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.19. To jest do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami SOS Biskup i Sekoszajec, Można i Parzniew w przedmiocie zmiany granic miejscowości. Bardzo proszę panią przewodniczącą Adriannę Olczak o przekazanie opinii komisji. Komisja ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję z bardzo. Z autopoprawką, o której powie burmistrz. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, są dwie autopoprawki i prosiłbym o wyświetlenie, bardzo proszę. Geodetę gminnego, panią Ewę Sobierańską. Proszę bardzo. O przedstawienie szczegółów. Szanowni państwo, pierwsza autopoprawka to jest na stronie pierwszej, paragraf drugi, trzecia linijka od dołu. Jest wpisany numer działki 821. To jest błąd na mapie ewidencyjnej prowadzonej przez starostwo. Zostało to dzisiaj zgłoszone. Ma być działka 82. To na mapie nam się pokaże dopiero w poniedziałek. Ale dostaliśmy informację, że zostało to już w systemie zmienione. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to mapka, która stanowi załącznik. Na mapce, na karcie do głosowania w Biskupicach pod nazwą Biskupice, spod nazwy wychodzi druga nazwa Biskupico i wychodzi Biskupice. W tej chwili mapka już jest poprawiona i jedna nazwa Biskupice miejscowości. Panie Ewo, ten materiał mamy, tak? Bo on był tak powielony. Tak, i rozdany. Tak, biuro rady miało i
rozdało, tak? A nie? Jest? Tak? No zmieniło się, ale mapki mamy. Aha. Dobrze. Dziękuję. Najważniejsze, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, że autopoprawka została przedstawiona, no jedna jak i druga jest ewidentna, nie podlega dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Tak. Bardzo proszę, pan Michał Segit. Szanowni państwo, taka uwaga do karty głosowania. Bo pamiętam, o tym była mowa podczas komisji, czy w każdym razie może to jest dość trywialna uwaga, przyznam, natomiast fakt jest taki, że wielu mieszkańców, ja mówię w tym momencie o kartach głosowania dotyczących Parzniewa i Moszny w szczególności, i wielu mieszkańców sobie nie zdaje sprawy do dzisiaj tych miejscowości, prawdopodobnie jakie są ich granice, dlatego że aby to wiedzieć, po prostu trzeba dokładnie się zapoznać z mapą administracyjną i żeby wiedzieć, że z mapami, gdzie dokładnie są granice miejscowości zaznaczone, żeby wiedzieć, że są podzielone przez autostradę czy linię kolejową i że znaczny obszar znajduje się właśnie poza tymi barierami. Ja mam tylko taką uwagę, że tych mieszkańców jednak może być dużo, bo wiele osób z mapami nie jest na co dzień takimi, szczególnie w dobie, gdy się korzysta z GPS-u, i taką uwagę mam, żeby na tych mapkach zawrzeć większy obszar tych miejscowości, bo już słyszę takie pytania w duchu, powiedzmy, ale ja się z takimi przy podobnych sytuacjach spotykałem, bo ja tej mapki, cytuję tak, ja na tej mapce, gdzie jest mój dom na tej mapce, i jeśli chodzi o Parzniew, to 95% mieszkańców nie znajdzie swojego miejsca zamieszkania na tej mapce, która będzie w karcie. Jeśli chodzi o Moszne parcele, to też większość mieszkańców nie znajdzie swojego miejsca zamieszkania na tej mapce. Dlatego, żeby je trochę może przeskalować, może przesunąć w stronę tych pól głosowania i powiększyć, żeby możliwie właśnie zawrzeć więcej informacji geograficznych. Dziękuję. Pan Zbigniew Bartosik. Panie przewodniczący, czy ja mogę zadać takie pytanie przedstawicielom starostw, którzy są wśród nas, jak oni się odnoszą do tego pomysłu? Sołec, a co ja powiedziałem? Sołec. Czy można panią sołtys zbiskupić, spytać, co o tym pomyśle sądzi? Proszę bardzo. Coś nie chce zadziałać. W przypadku Biskupic teren, który jest planowany do przyłączenia do Brwinowa, stanowi własność jednej jednostki. To są pola SGGW. To są grunty rolne, niezamieszkałe, tam nie ma żadnej miejscowości. To są tylko grunty rolne i należą do SGGW. Dziękuję. A pani sołtys nie z Parzniewa. Z Koszajca. No bardzo dziękuję. Jeszcze pana sołtysa z Moszny.
Można prosić o wypowiedź? A jeszcze pani sołtys z Parzniewa nie ma, tak? Nie ma. I taka druga uwaga, być może, że w tych punktach konsultacyjnych może warto by było po prostu powiesić jakąś mapę z nieco większą ilością informacji, tak żeby osoby, które będą wtedy składały swój głos, żeby mogły się z tym zapoznać. To taki ukłon w kierunku wniosku pana kolegi Segita. Dziękuję. Ja myślę, że będzie można też, jak ktoś by miał wątpliwości, gdzie to ta jego działka jest na mapie, no to pracownicy urzędu będą służyli pomocą w tym zakresie. Czy są jeszcze, proszę państwa, jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z tym głosujemy z uwzględnieniem oczywiście autopoprawek, które zostały przez pana burmistrza przekazane. Kto z państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. No to proszę jakby wrócić, jeszcze raz głosujemy, anulować głosowanie i przystępujemy od początku. Kto z państwa jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. 16 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską przyjęta. No to był Zbigniew Bartosik. No to już przegłosowaliśmy. No to w następnym punkcie. No to. No. Zapomniałem się spytać przedstawicieli Brwinowa wśród radnych, czy są zadowoleni z tej propozycji. Pokazaliśmy przecież. No ale właściwie głosowanie już pokazało mi, jaki. Przechodzimy do punktu 5.20, to jest do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie na 2020 rok. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do tego projektu, ewentualnie pytania? Nie ma pytań, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Stwierdzam, że 16 radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała przez Radę Miejską została podjęta. Przechodzimy do punktu 5.21, to jest do przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie na 2020 rok. Czy są jakieś uwagi do tego planu pracy? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.22. To jest do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie na 2020 rok. Czy są jakieś, proszę państwa, uwagi do tego planu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 16 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.23 w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowych wyświetlaczy prędkości. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Finansów o przekazanie projektu, opinii do projektu. Ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę państwa, jakieś pytania bądź
uwagi do projektu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Zbyszek Bartosik jeszcze. No jeszcze raz. O, poszło. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.24. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w podobnym, identycznym zakresie jak w poprzednim projekcie. Proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów o przekazanie opinii komisji. Ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę państwa, wnioski do projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za 16 osób, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5.25. To jest do udzielenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Grodziskiemu na zainstalowanie takich właśnie urządzeń pomiaru prędkości. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę przewodniczącego komisji Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii do projektu uchwały. Ten projekt uchwały nie został zaopiniowany przez komisję, ponieważ został złożony wniosek o niegłosowanie nad projektem uchwały do uzyskania wyjaśnień, dlaczego przeznaczamy fundusze na inwestycje w powiecie grodziskim, czyli poza terenem gminy Brwin. Pierwsza bramka będzie na terenie tego. Bardzo proszę pana burmistrza o wyjaśnienie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jesteśmy przygotowani, żeby wyjaśnić sprawę. Jest materiał. Panie Łukaszu, pani Aniu? Tak. Element zaskoczenia, pozytywnego mam nadzieję. Chciałbym, żebyście najpierw pokazali państwo mapkę jedną i drugą. No właśnie. I zauważcie państwo, mamy wyjazd z Milanówka, Tadeusza Kościuszki, granica i zauważcie państwo, i jedziemy właśnie tam, jak strzałka wskazuje w kierunku Falencina. I mamy drogę graniczną, pierwszą drogę graniczną. Wróćmy na granicę pomiędzy miastem Milanówkiem a Falencinem. I jest pierwsza droga w lewo jadąc z Milanówka, która zwyczajowo zwie się drogą do Romana, jak przekazał mi pan burmistrz, i jest druga droga dalej na Łuku do Bożeny. I to jest pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie jest takie, że pan burmistrz proponuje ten projekt uchwały, a ja w jego imieniu go przedstawiam, żeby osiągnąć efekt. To znaczy, wyświetlacze radarowe, jesteście państwo tego świadomi, że właśnie mają działać na wyobraźnię, mają doprowadzić do pewnej refleksji. Mówi się o tym, że mają dać efekt. Wyobraźcie sobie, że są badania w wielu krajach Europy, mówimy tutaj o zachodniej Europie, a doświadczenia w stosowaniu tych rozwiązań mówią o tym, że efektywnie uspokajają ruch, takie urządzenia, średnio o 15-20%. A ponadto posiadają udowodnioną długotrwałą skuteczność, nawet gdy są zamontowane na stałe w jednym miejscu, i trzecie, dają możliwość tworzenia statystyk. I te statystyki można potem wykorzystywać we współpracy z policją, żeby ewentualnie patrole i tak dalej funkcjonowały na tym miejscu, lub jeśli chodzi o inne rozwiązania. I to celem wprowadzenia, chcę państwu powiedzieć, że to nie jest lokalizacja na terenie miasta Milanówka po to, żeby sprawić prezent panu burmistrzowi miasta Milanówka i jego mieszkańcom, ale to jest oczywiście interes bezpieczeństwa, tutaj nie ma granic, ale jest nakierowana ta sprawa bezpieczeństwa na naszych mieszkańców, bo chodzi o to, że ci, którzy wyjeżdżają z Milanówka, żeby zauważywszy ten wyświetlacz, zreflektowali się przed, krótko mówiąc, drogą do Romana i w konsekwencji przed drogą do Bożeny.
Czyli reasumując, tego typu urządzenia stawiane są albo przed terenem zabudowy, albo przed skrzyżowaniem, a nie za nim, tak? Wobec tego w tej propozycji jest takie rozwiązanie, że ten wyświetlacz radarowy stanie w uzgodnieniu z zarządem powiatowym w Grodzisku Mazowieckim na terenie miasta Milanówka po to, żeby skutecznie oddziaływał na teren gminy Brwinów, sołectwo Falencin. I poproszę drugą mapę. A droga dojeżdżała będzie. Powiedzmy tak. Tej uwagi nie będę komentował, natomiast jeśli chodzi o Owczarnię, jesteśmy na granicy z Książenicami. Gmina Grodzisk Mazowiecki. Książenicka od dłuższego czasu jest drogą o wzmożonym ruchu tranzytowym, gdyż pojawił się brakujący odcinek drogi utwardzonej na terenie Książenic, który łączy naszą gminę z gminą Grodzisk, a poprzez to połączenie można jechać dalej w kierunku Nadarzyna, prawda, w kierunku Siestrzeni, Starej Wsi, no wiemy tak, w kierunku Starej Wsi i Nadarzyna i w kierunku Książenic i Siestrzenia, no i tak dalej. I do czego zmierzam? Otóż mamy tam taką ulicę Koników Polnych, widzicie Państwo, na naszym terenie, Owczarni. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to skrzyżowanie wychodzi już na teren graniczny, w konsekwencji na granicę z Książenicami. A jest pierwszą drogą jadąc z Książenic w kierunku Owczarni, a po naszej stronie, na naszym terenie. No i żeby osiągnąć efekt, zarówno jeśli chodzi o ulicę Koników Polnych, jak i kolejne, które są tak drogami bocznymi do Książenickiej, należy ustawić urządzenie przed skrzyżowaniem na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, sołectwo Książenice. I poproszę teraz o film. Tak. Jest taki krótki film z YouTube'a. Miejmy nadzieję, że da się go uruchomić. Co byście Państwo zobaczyli? Ale Państwo dysponujecie, Panie Łukaszu, Pani Aniu, linkiem? Ale to radar nie, tylko... znaczy tak, nie, właśnie nie. Tak, lepszy. Ale poczekajmy, dajmy szansę. No sporo, mówiące co innego. No właśnie, wiecie Państwo, ja będę się bronił, bo to człowiek się musi bronić, mam zdjęcia. No tak, no. Tak, ale nie o tych zdjęciach. Jest szansa na ten link, Panie Łukaszu? Nie wgrał się? No cóż, to ja może puszczę obiegiem te zdjęcia, z których wynika, Szanowni Państwo, że są to urządzenia, które jak się jedzie prawidłowo, to dziękują. Jak się jedzie nieprawidłowo, to pokazują. To właśnie można pokazać. Mamy zdjęcia? O, już jest. No są. Super. Dziękuję, prawda? Ale jest link. Jest film. Super. Pięknie. Dziękuję, a jak jadę źle, zwolni. Zauważcie Państwo, punktacja i ile należałoby zapłacić. To są troszeczkę inne niż Podkowie, ponieważ zawierają jeszcze informacje taryfikacyjne, że ile punktów karnych kierowca by za to otrzymał i jaką kwotę mandatu. Bardziej wydatnie działają na wyobraźnię, to nie podlega dyskusji. To. Znaczy... Zauważcie Państwo rzeczywiście, że to jest południe kraju, no i trochę jest deniwelacji, no, których nam brakuje.
Panie Łukaszu, Pani Aniu, dziękuję. Przywróciliście nam wiarę w ludzi i w ogóle. Także to tyle w kwestii wyjaśnienia, dlaczego miałyby stanąć te urządzenia na terenie gmin sąsiednich tylko i wyłącznie w celu oddziaływania na naszą gminę. Ja chciałbym też się przyłączyć do uwag pana burmistrza i prosić o poparcie tej uchwały ze względu choćby na to, że wielokrotnie została sprawa prędkości, szczególnie na ulicy Książenińskiej, zwłaszcza po otwarciu tego, utwardzeniu tego odcinka od końca Owczarni w kierunku Książenic, czyli od końca ulicy Książenińskiej, bardzo został wzmożony ruch, szczególnie w momencie, kiedy była przebudowa w okolicach Nadarzyna prowadzona i tak już się ludzie przyzwyczaili tam. Bardzo w tej chwili dużo pojazdów przejeżdża i z bardzo dużą prędkością. Mam nadzieję, że wprowadzenie tych dwóch punktów pomiaru prędkości w dużym stopniu uspokoi ten ruch. Jeszcze pani sołtys się zgłasza, bardzo proszę. Pani Heleno. Znaczy, powiem, że to właściwie w tamtych miejscach jest niemożliwe jakiekolwiek spowalnianie, że tak powiem, takimi metodami budowania jakichś takich spowalniaczy, bo to jest droga powiatowa, na której urządzenia, znaczy na skrzyżowaniu tak, wyniesione skrzyżowanie tak, ale inne spowolnienia są na takiej drodze niedopuszczalne. Tak. Krótko mówiąc też te sprawy związane z tym ruchem na ulicy Książenickiej i z niebezpieczeństwem były wielokrotnie na zebraniach sołeckich przekazywane również burmistrzowi podczas tych zebrań. Pani Lidia Iwoła, proszę bardzo. No to dobrze, no niech poprze. No. Panie Przewodniczący, Radni. Ja na ostatnim zebraniu we wsi Owczarnia słyszałam, że bardzo jest duża potrzeba takiego spowalniacza, ale w okolicach Małej. Takie mam wrażenie, że tam proszono, żeby zwolnić, ponieważ jest przystanek, jest przejście na plac zabaw dla dzieci i skrzyżowanie z drogą w lewą stronę, jeśli mówimy od lasu. Więc nie wiem, chyba... Mieszkańcy, znaczy, no tak, no bo wiem, że nie, mieszkańcy... Nie, w dwóch miejscach, bo następny będzie ten pomiar, tylko o świetlicy w Owczarni będzie, no tak, będą tak, dwa. Właśnie tak, mówiono o Małej i o świetlicy, czyli miała być taka sytuacja. Ten spowalniacz w tamtym miejscu zmniejszy prędkość także i zarówno w jedną i w drugą stronę przy ulicy tej Małej. No dobrze, to dziękuję bardzo. Pan Paweł Nyc. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja no nie do końca się zgodzę, że tak powiem, z umiejscowieniem tej instalacji, jak tutaj pan burmistrz Wysocki proponował, dlatego że, jak rozumiem, miałoby to stać jeszcze po stronie Książenic, czyli można powiedzieć potocznie w lesie, gdzie tam za chwilę i tak jest łuk, gdzie trzeba skręcić w Książenicką w lewo. Gdzie naturalnie trzeba tam zwolnić, bo się po prostu nie da wjechać. Ja uważam, że zdecydowanie lepszym miejscem do posadowienia tej instalacji byłoby gdzieś początek Książenickiej, gdzie się wyjeżdża z łuku i się napędza, że tak się wyrażę. Natomiast w tym miejscu, gdzie jest to zaproponowane, no to siłą rzeczy tam i tak trzeba zwolnić. Znaczy, powiem tyle, że my nie głosujemy dzisiaj
nad miejscem, gdzie to będzie posadowione, że tak powiem, bo to będzie no, ale w projekcie. Nad dofinansowaniem gminy Grodzisk. Głosujemy na temat pieniędzy. No. Ale proponowane jest w Grodzisku, tak? Zamiast versus na drodze powiatowej po naszej stronie już. Po naszej stronie będzie przy świetlicy w Owczarni. No i okej, bardzo dobrze, że będzie. No zobaczcie Państwo na, na tą mapę, tak? Jak rozumiem. Tak, chodzi o zwolnienie ruchu przy skrzyżowaniu z ulicą Koników Polnych, z której trudno jest bardzo wyjechać po prostu, bo tam mnóstwo ludzi jedzie, a w momencie, kiedy oni jadą z dużą prędkością, a jest to możliwe tam, bo tam jest odcinek prosty około 800 metrów. Szanowni Państwo, to co Pan Burmistrz mi przekazał, temat był przeanalizowany. To nie jest przypadek, że w tym rejonie jest propozycja. Autentycznie tam w lesie mimo wszystko, jak Pan Radny się wyraził, ale jest niebezpiecznie. Pan Burmistrz powiedział to, co Pan Przewodniczący zaznaczył. No są te potencjalne kolizje. I jest podstawa do tego, żeby wnosić o uspokojenie tego ruchu. Pan Karol Kin. Szanowny Panie Burmistrzu, tą uchwałą będziemy dofinansowywać usadowienie tych urządzeń na terenie powiatu grodziskiego. Tak jak zrozumiałem z Pana wypowiedzi, rozmowy na ten temat będą dopiero prowadzone z powiatem, tak? W związku z tym chciałbym się od Pana dowiedzieć, czy w związku z tym Pan Burmistrz Kosiński, zapewne Pan Burmistrz Rolandowski, czy Panowie będziecie oczekiwali od powiatu grodziskiego podobnego działania na terenie gminy Brywinów? Tak, żeby to jednak była równowaga, że no, okej, o ile... Bezsprzeczne jest dla mnie posadowienie takich urządzeń, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, ruchu na drodze, o tyle moje wątpliwości budzi inwestowanie na terenie gminy, powiatu grodziskiego. Jeżeli będzie zadeklarowane, czy będzie zawarte porozumienie z powiatem grodziskim, że oni podobne działania wykonają na terenie gminy Brywinów, to nie mam żadnych uwag wtedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pan Rafał Wysocki. Jeszcze chciałem odnieść właśnie do wypowiedzi Karola, bo ja zrozumiałem, to my stawiamy radary na terenie gminy Grodzisk, które mają ograniczyć prędkość dla osób wjeżdżających na teren naszej gminy. Więc tutaj jakby powiązanie tego z inwestycjami drugiego powiatu jakby nie mają znaczenia, bo tu te radary mają służyć naszym mieszkańcom. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, proszę jakby pana burmistrza o potwierdzenie. Nie, no, tak to jest, bo po prostu, żeby one były skuteczne, to one będą tak naprawdę kilkanaście do kilkudziesięciu metrów za granicą gminy umieszczone. To nie jest tak, że to będzie w lesie gdzieś kilkaset metrów od, tylko kilkanaście metrów od granicy gminy Brwinów. Po to, żeby skutecznie chronić ruch na naszym terenie. Bardzo proszę, pan Karol Kin. No, ze względów formalnych, że tak powiem, ponieważ będziemy stawiać te urządzenia poza terenem gminy, no to ze względów formalnych, czysto takich finansowych i uchronienia się przed, nie wiem, dyscypliną finansów publicznych, musimy mieć taką uchwałę. Bez tej uchwały burmistrz nie mógłby nic zrobić w tym zakresie. Bardzo proszę, pan Karol. Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie. Kto będzie zarządcą tych urządzeń? My w ramach, bo my udzielamy im pomocy rzeczowej i my to będziemy stawiać, to przecież nie oni. Tak, my stawiamy te urządzenia i w drodze porozumienia my będziemy ich, że tak powiem, zarządcami, właścicielami. Dziękuję. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż była już wstępna rozmowa i to muszę powiedzieć o tym, to nie jest na zasadzie, że symetryczności, jak wy się zgodzicie, to i my będziemy się zgadzać, ale pan burmistrz wyraził się tak, że to ma być początek akcji, która ma zachęcać do działania również na terenie gmin sąsiednich, jak najbardziej. My jesteśmy otwarci, żeby w drugą stronę też realizować tego typu inicjatywy. Ale nie ma warunku, tak?
że tu w porozumieniu, o ile wy się zgodzicie, to my też. Dziękuję panie burmistrzu, rozwiał pan moje wątpliwości. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę państwa, jakieś wnioski do projektu? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Pan Dariusz Krzemiński jeszcze poproszę. 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. To jest do przyjęcia protokołu z 14 sesji Rady Miejskiej w Brwinowie. Proszę państwa, czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma uwag. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 14 sesji? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Tak. Za 15 głosów, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 16 sesji Rady Miejskiej. Czy są uwagi do tego protokołu? Wyjaśnimy. Kto z państwa jest za? We sesji są, no. We sesji są dostępne, no. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu 16 sesji Rady Miejskiej? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć. 15 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że protokół 16 sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z 17 sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa ma jakieś uwagi do tego protokołu? Nie ma. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Zagłosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że protokół z sesji 17 został przyjęty. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy wniesione, wolne wnioski. Bardzo proszę, pan Zbigniew Bargosik. Panie burmistrzu, wykonaliśmy inwestycję w ulicy Marszałka Piłsudskiego w Kaniach. Mieszkańcy już wielokrotnie powtarzali, że stan jednej ze studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego ze Strefową jest coraz gorszy i rzeczywiście ostatnio doszło tam praktycznie do wyłamania fragmentu masy asfaltowej i ta studzienka się zapada. Nie wiem, czy to jeszcze jest w okresie gwarancji, ale może to no, trzeba jakoś wyjaśnić, więc prosiłbym o zwrócenie uwagi w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Segid. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja chciałem się odnieść jeszcze do planu, miejscowego planu, który dzisiaj przyjęliśmy. Wysyłałem taką korespondencję tuż przed tą sesją. Nie zabrałem głosu, dlatego że to nie jest kwestia, podczas punktu nie zabrałem głosu, ponieważ to nie jest kwestia merytoryczna dotycząca samego planu jako takiego i szczerze, akurat w tym wypadku przynajmniej wątpię, żeby wpłynęła na to, że ten plan byłby istotnie zmieniony. Natomiast chciałem się odnieść do sposobu procedowania tego planu, w ogóle planów i w trzech słowach, w kilku słowach. To, że plany raz na rzadko omawiamy i uchwalamy, a mieszkańcy na nie czekają, no to jest taka oczywista oczywistość i to dotyczy nie tylko też naszej gminy.
To jest bolączka naszego całego kraju, wiemy o tym i dyskutowaliśmy, natomiast jest taka jeszcze rzecz, w jaki sposób one są procedowane. Na samym końcu mam na myśli wyłożenie i konsultacje z mieszkańcami. Ja mam niestety, ale od, no, przynajmniej w ostatnich miesiącach takie wrażenie, że to się w naszej gminie odbywa na zasadzie takiej, żeby mieszkańcy na wszelki wypadek jak najmniej się dowiedzieli i jak najmniej mieli uwag i najlepiej, gdyby to było tajne, łamane przez poufne. Bo tak to wygląda. Ja to opisałem w korespondencji do państwa, do pana burmistrza Kosińskiego, Walendowskiego i do państwa radnych obszernie. Natomiast chciałem zwrócić na to uwagę, że konkretnie plany są wykładane w sposób, który wynika z ustawy o planowaniu przestrzennym i o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W szczególności w artykule 17, tam jest to szczegółowo opisane, ale to są takie wymagania minimum minimorum, jakie muszą być. I jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku i od czasu, gdy te przepisy były przyjmowane, dużo się zmieniło w sensie informacyjnej, w sensie informacyjnym, w sensie świadomości społeczeństwa i korzystania przez społeczeństwo z informacji, a my ciągle jesteśmy na poziomie takim, jak to było 20-30 lat temu. Ogłaszanie informacji o wyłożeniu odbywa się tak, jak to no, od średniowiecza na tablicach, plus jakaś zmianka w BIP-ie, który w ogóle nawet dzisiaj znów szukałem linku i na głównej stronie w sumie ten link nawet, nie wiem, do obwieszczeń jest, a potem w tych obwieszczeń setkach gdzieś to jedno obwieszczenie o tym planie. I to wszystko. No i w tym obwieszczeniu o planie są informacje formalne, że plan jest wykładany, że będzie można składać uwagi i koniec. I mieszkańcy, no w zasadzie tak, no muszą się zwolnić z pracy, żeby w ogóle zobaczyć, co w tym planie jest, żeby usiąść na krześle, zobaczyć mapę i tak dalej. No to jest po prostu, na dzisiejsze czasy jest to lekki skandal. Tak bym to określił. Druga rzecz, no jest mowa o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko i z tego, co widzę, to ta prognoza się potem nigdy w internecie nie ukazuje. Czyli też można się ją zapoznać, jak się usiądzie na krześle w urzędzie w godzinach pracy urzędu i kropka. I tylko w terminie wyłożenia w zasadzie. Była mowa bodajże przy komisji albo przy innych sytuacjach o jakości map. Ja to tak ujmę, sobie poszukałem w internecie, jak to wygląda właśnie w innych samorządach. No i relatywnie u nas to wygląda słabo. I teraz jest taka kwestia, nie wiem, czy to wynika z faktu, że brakuje etatów w urzędzie, czy nie ma oprogramowania, bo to mogą być takie no, przeszkody. Natomiast kwestia jest taka, że jak się potem to ukazuje i wisi przez kilkadziesiąt lat na stronie, to nie ma tego już wytłumaczenia i mieszkańcy, deweloperzy, inwestorzy, którzy z tego korzystają, nie będą czytali takiego uzasadnienia, że mapę przygotowaliśmy w kiepskiej jakości, bo na przykład właśnie zabrakło nam etatu. Tylko będą tą mapę widzieli i wyprowadzą sobie jasne wnioski i ja państwa wszystkich odsyłam do strony brwinów.pl plany zagospodarowania. I zacznijmy od tych, co były w ostatnich latach. Ja sobie to przejrzałem. No bo to, co było 20 lat temu, to wiadomo, że mogły być inne warunki techniczne i tak dalej, czy 15 lat. Ale to, co było w ostatnich latach, to oprogramowanie i warunki się, i standardy informacji wektorowej się do dzisiaj, od 3 lat czy 5, zasadniczo dużo nie zmieniły. Jak się spojrzy, no to jest po prostu dramat. Ostatni plan, który tam jest umieszczony z Otrembus, to jest wrzucony załącznik PDF, totalnie rastrowy. Jak się powiększy, to tam napisy mają taką jakość, że pikseloza tak zwana. Poprzedni to można, o ile pamiętam. Tam jest co prawda mapa wektorowa, ale z kolei wyskalowana do A3.
przeskalowana. No i projektant sobie już z tym trochę lepiej poradzi, bo na ogół umie obsługiwać takie rzeczy, sobie skalować, ale mimo wszystko to nie tak powinno wyglądać. A dalej wstecz też jest źle, bardzo źle. TIFFy rastrowe wrzucone jako mapa, no to to jest po prostu, no nie na rok ani 17, ani 19, ani 20. Ja mam nadzieję, że ten plan, który dzisiaj uchwaliliśmy, będzie w mapie wektorowej ładnie z warstwami wrzucony. Mam taką nadzieję i liczę na to. I do pana burmistrza taką uwagę składam, dlatego że no myśmy jako radni przed głosowaniem nie dostali w takiej wersji, tylko też w postaci A3 skanu bardzo kiepskiej jakości, na którym nic nie widać i w zasadzie ja to tak określiłem w tej korespondencji, głosowaliśmy kota w worku. Bo oprócz tego to tylko mogliśmy sobie zobaczyć to na papierze na komisji i to ci, co są na komisji, członkami komisji, którzy nie są radni, to jakby przyszli, to by zobaczyli, a jak nie, to musieli się udać do urzędu albo prosić się, błagać, żeby dostać lepszej jakości, nie wiem. No i publikacja uwag zgłoszonych podczas wyłożenia planu, ten plan był wykładany tak 3 razy, tak? Uwag było niedużo. W ustawie jest mowa o tym, że uwagi się, że muszą być publikowane uwagi nieuwzględnione. I większość samorządów, znakomita większość z tego, co widziałem, tak to robi. Natomiast niektóre samorządy nie stosują minimum minimorum, tylko również publikują uwagi zgłoszone. To nie jest jakaś tajność przez poufność. Natomiast no to wpływa na to, że mieszkańcy by się zorientowali, co też inni mieszkańcy mają do powiedzenia i też co już zgłosili i jeżeli są uwzględnione, to znaczy, że to miało sens, że było zgłoszone. No i nie zgłaszaliby tego ponownie. I to jest taka moja uwaga, że też warto to przemyśleć. To takie ogólne rzeczy. Ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób przedyskutujemy może na komisji, czy przy innej okazji na sesji, przy kolejnym planie, ale to już będzie po wyłożeniach wtedy, więc po pierwsze apel do pana burmistrza o to, żeby tutaj no trochę pójść do przodu, bo naprawdę, proszę państwa, to nie wygląda dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym prosić pana burmistrza Wysockiego, żeby przekazał panu burmistrzowi Kosińskiemu te uwagi, bo z częścią tych uwag się zgadzam. Rzeczywiście jakość materiałów była fatalna, przekazana Radzie Miejskiej, że, ale z drugiej strony też mam prośbę do radnych, że jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, bądź potrzebę czegokolwiek, bo absolutnie nie jesteśmy ograniczeni tylko przekazem tym, co we sesji jest, czy mailem, można poprosić o odbitkę większą i ona za pośrednictwem Biura Rady na pewno byłaby udostępniona, ale przyjmuję te uwagi radnego Segita do jakości materiałów i do jakości publikacji, które są na stronie i myślę, że to rzeczywiście powinno być w jakiś sposób zmienione. Bardzo proszę, pan Michał Segit ad vocem jeszcze. Panie przewodniczący, ja dziękuję. Odniosę się właśnie do tego odnośnie, że no, można poprosić, zażądać. Ja tak się ważyłem i czekałem i celowo tego nie zrobiłem, dlatego żeby właśnie zorientować się, czy jak nie poproszę, to czy ktoś to zauważy i czy to dostanę. Nie. No to był taki test tylko, to mówię, dlatego że z drugiej strony, jeżeli my byśmy się o wszystko prosili, to znaczy, no to by się oczywiście no, trochę dziwna sytuacja zrobiła, że dostajemy uchwały do głosowania, czegoś na przykład tam brakuje, to się dopraszamy, potem dopiero to mamy. Nie powinniśmy w tą stronę iść, bo gdyby to był pierwszy plan, prawda, w ostatnich latach, ale w ostatniej dekadzie ich było ileś, no i to chciałbym, żeby to było przetarte, ale niestety nie jest, dlatego dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Ewa Sobierańska, proszę. Chciałam się odnieść tylko do jednej kwestii, a mianowicie takiej, że podejrzewam, że pan radny nie zagląda na naszą stronę internetową i mapę wektorową, na której można sobie podejrzeć wszystkie plany, które są przypisane do danej działki nawet z opisem. Można się odnieść, można znaleźć dane odnośnie całej uchwały i dla poszczególnych działek. W kolorystyce ładnie zrobione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale tu jeśli chodzi o te nowo tworzone plany, to podejrzewam, że jakość tego materiału, który jest przekazywany radnym, jest bezpośrednio związany też z projektantem. No, trzeba sobie też zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jeżeli gmina ileś tam lat temu wybrała tego wykonawcę i ten plan jest procedowany, no to nagle w trakcie, nawet mając zastrzeżenia do jakości tych materiałów, no nie może sobie go zmienić od tak. Tylko kończy się to tym, czy innym tym. Nie wiem w jakiej formie pani Murawska nam przekazuje te plany. W tej chwili pewnie już jest to skonkretyzowane w przepisach. Wszystkie plany, jakie są, zostały wprowadzone w formie elektronicznej na mapę geosystemu przez geosystem. Na tej mapie wektorowej trzeba sobie zaznaczyć po lewej stronie zakładkę plany miejscowe i wyświetlają się w kolorze na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Znaczy na naszej mapie wektorowej. Pan Karol Kin. Panie przewodniczący, dwie sprawy jeszcze tak ad vocem do wypowiedzi pani Geodety naszej. Tu nie chodzi o mapę wektorową tak naprawdę, tylko o jakość skanu. Bo tak jak wspomniał pan radny Segit, ta mapa papierowa, analogowa jest w niezłej jakości. Wystarczy ją zeskanować, nie wiem, w rozdzielczości 600-400 dpi i będzie o niebo czytelniejsza. Natomiast druga rzecz, panie burmistrzu, ja w podobnej kwestii jak pan przewodniczący Bartosik, z tym, że chodzi mi o ulicę Karolińską, która ma być przebudowywana, remontowana w najbliższym czasie. Natomiast chodzi mi o odcinek między ulicą Natalińską a ulicą Słowiańską, gdzie ubytki na wierzchni sięgają już kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Za chwilę, tak jak teraz spadł, był śnieg, później deszcz, ich nie widać. Ktoś, kto będzie jechał choćby 35-40 na godzinę, urwie koło. I druga rzecz związana z ulicą Karolińską, tak jak mówiłem przed chwilą, wiem, że będzie robiona i to będzie kompleksowa przebudowa drogi, natomiast prosiłbym o, nie wiem, czy puszczenie jakiegoś pojazdu czyszczącego, czy jakieś uporządkowanie tego fragmentu między ulicą Ziemowita a Słowiańską, pobocza, gdzie no, w tej chwili jest taki półlegalny parking, a samochody zwyczajnie urządziły tam bagnisko, to jest błoto po kolana, tam już jest ciężko przejść. No i niestety siłą rzeczy wywożą to na jezdnię na kołach. A z chodnika przy Karolińskiej nie da się korzystać, ponieważ służy również za parking, więc przejazd jest na szerokość jednego pojazdu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani Marta Bartos. A ja dokładnie w tej samej sprawie, znaczy w tych samych tematach. Nie, ja nie chciałam o Karolińskiej, ja chciałam o Piaseckiego na odcinku od Natalińskiej. Ten stary kawałek Piaseckiego, który jest przed ładną drogą zrobioną, no to tam jest na środku taka gigantyczna dziura, której już się nie da nawet ominąć dwoma pomiędzy kołami, już się nie da. Natomiast drugi temat to jest ulica Zielona, gdzie tutaj mieszkańcy się skarżą. No ona, trudno mi nazwać, jaki ma typ nawierzchni. Natomiast tam za sklepem Społem stanął paczkomat, więc jest częsty większy ruch w tym miejscu, że ludzie podjeżdżają pod te paczki i nawet na tym krótkim odcinku tam są gigantyczne dziury, tak samo. I tam jest ten problem. Natomiast trzecia sprawa, to chciałam się zapytać odnośnie skrzyżowania w Kaniach i świateł, które nie działają, wiecznie właściwie nie działają i tak naprawdę no przebudowa super, wszyscy się bardzo cieszyli, z tych świateł korzystają no głównie mieszkańcy Kań, ale duża grupa Otrębus i problemem jest to, że w momencie, kiedy powstały skręty, prawo-lewo skręty, powoduje to mimo niedziałających świateł jeszcze trudniejszy wyjazd, bo poprzednio samochody skręcające blokowały samochody za nimi i można było wyjechać dzięki uprzejmości innego kierowcy, a w tej chwili no się już nie da, tak, bo tamci lecą po swoim pasie, przejeżdżają bardzo szybką prędkością, ograniczają widoczność ci, co stoją do skrętu i tam jest jedna wielka tragedia. A światła z miesiąc czasu mrygają tak naprawdę. Działają dwie minuty, za chwilę zaczynają mrygać przez cały dzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Barbara Korolewska. Panie burmistrzu,
Ja mam pytanie dotyczące gospodarki śmieciowej. Wiemy, że umowa z poprzednim operatorem, umowa na odbiór i zagospodarowanie naszych odpadów była zakończona. W tej chwili ktoś, konkretnie ten sam chyba operator SUEZ, bo tak widziałam jego samochody, odbiera od nas odpady. Chciałam zapytać, czy na ile czasu jest zawarte jakieś porozumienie, aneks o tym odbiorze, czy ceny, które obecnie są, są umówionymi cenami na odbiór właśnie w tym obecnym czasie, jeszcze przed głównym przetargiem, czy one się znacznie różnią od tych poprzednich i jakich i kiedy należy spodziewać się cen nowych dla mieszkańców w sprawie śmieci. Ja mam taką informację dla Państwa, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, że w tej sprawie będzie poświęcona oddzielna sesja. Najprawdopodobniej termin tej sesji to za 2 tygodnie, 13 lutego. I w tej chwili są opracowane materiały do tego, żeby Rada procedowała nad tym problemem. Więc my będziemy mieli oddzielną sesję poświęconą tej sprawie. Bardzo proszę, pani Marta Bartos, ad vocem. Ja też odnośnie śmieci, zostały wrzucone ulotki do skrzynek i w Otrębusach chyba był błąd. Nie wiem, czy mieszkańcy to zgłaszali, natomiast w Kaniach też, że błędnie zostały rozniesione te ulotki do złych regionów ze złymi datami. I ludzie się skarżyli, że wystawili śmieci i one nie zostały odebrane. Aplikacja chyba działa prawidłowo, natomiast papierowa komunikacja. No pan Zbigniew mówi, że Kanie też, tak? Natomiast, że poszły złymi, pomylone jakby regiony zostały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał Segit. Można. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz to trochę ad vocem do pani Godety. Ja mam taką uwagę, no i do pana burmistrza, to znaczy my pracujemy dla mieszkańców, strona jest dla mieszkańców i taka sugestia, że powinienem sobie coś sprawdzić, czy mieszkańcy na stronie, na mapie wektorowej jest może słuszna, ale nie w kontekście planu zagospodarowania. Do planu zagospodarowania służy odpowiednia zakładka na stronie gminy. Tam mieszkaniec powinien, inwestor, znaleźć sobie informację kompletną i czytelną i mapę, na tyle czytelną, na ile się da. Nie ma mowy o tym, żeby tam były podpięte różne pliki, oczywiście z wektoryzacją, współrzędnymi parametrami i tak dalej, które są w oprogramowaniu, ale sam nawet format pliku PDF umożliwia bardzo łatwy sposób takie coś, jeżeli się to odpowiednio wyeksportuje. No i trochę jest niewłaściwym kierowanie takiej uwagi, że jak się nie podoba, bo jest nieczytelna mapa, a są to mapy nieczytelne na tej zakładce naszej, zagospodarowanie przestrzenne, to można sobie sprawdzić na mapie wektorowej. Po pierwsze, większość mieszkańców i gości się nie domyśli tego, bo takiej informacji zasadniczo wprost nie ma, że powinno się doczytać to, czego nie widzisz tutaj, bo jest nieczytelne to na mapie wektorowej. A po drugie, no to jest w ogóle niewłaściwe stawianie sprawy. Druga kwestia, jeśli mogę, panie burmistrzu, chodzi o przetarg, który miasto Pruszków ogłosił, powiat, na wykonanie przebudowy ulicy Solidarności w Parzniewie i mianowicie tam dojdzie do wycinki drzew, szpaleru w dużym stopniu. Ja na razie, no nie udało mi się jednoznacznie stwierdzić, znaczy tutaj są oznaczenia, tam wycinki, ale ileś tych drzew zostanie, no sporo nawet, powycinanych. Takie pytanie jest, czy gmina dostała do konsultacji to i czy to było opiniowane i czy w żaden sposób nie da się tego zatrzymać, dlatego że to jest jedno z bardzo niewielu zadrzewień w okolicy.
ładnych. Na dodatek tam ta roślinność pod tymi drzewami wskazywała na przykład takie mchy różne na to, że to środowisko jest biologicznie dość czyste i takie no, paradoksalnie dość naturalne. Bardzo dobrze zacieniały deptak pieszo-rowerowy, który tam został kilka lat temu wybudowany, cieszy się olbrzymim powodzeniem i frekwencją podczas dni szczególnie właśnie ciepłych. No i ta wycinka, no to jest dramat w tym miejscu. Tam po prostu będzie potem kilometry pól w zasadzie, bo tak tam to wygląda. I czy to naprawdę, no nie dało się tego inaczej zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo. Proszę panie burmistrzu. Tak, szanowni państwo, zakonotowałem sobie to wszystko. Jeszcze skonfrontuję z tym, co notowała pani skarbnik, tak żeby mieć pełny obraz. Chcę państwa poinformować, że w ciągu tygodnia po konsultacji z panem burmistrzem i kompetentnymi pracownikami, którzy bezpośrednio się zajmują sprawami, ja mailowo przekażę wam odpowiedzi na poszczególne tematy. To nie podlega dyskusji. Tak więc po kolei studzienka kanalizacyjna Kanie Piłsudskiego, strefowa, przekaże informację, co w tej sprawie. No ewidentnie wiadomo, co się powinno zadziać, tak? Powinna nastąpić spektakularna naprawa. Co do... No w Kaniach tak. Tak. Dalej mamy postulat pana Michała Segita. Hasło ogólne, materiały dotyczące planów i publikacje, ich jakość daje dużo do życzenia, niezależnie od tego, o czym mówiła pani Ewa, sprawa wymaga pochylenia się nad nią, aby zdobycze techniki wprowadzać w życie. Tak, tak, ja już nie wchodzę teraz w szczegóły, ale to są kwestie, zaznaczyłem sobie pana uwagę dotyczącą, a propos uwag, czy uwzględnione, nieuwzględnione, że powinny być opublikowane, kwestia ogłoszenia, wyłożenia, jakości materiałów i dokumentów. To wszystko jest zanotowane. Sprawa wniesiona przez pana Karola Kina dotycząca ulicy Karolińskiej, nierówności, jak i pobocza. Następnie kwestie wniesione przez panią Martę Bartos, czyli Piaseckiego, gigantyczna dziura zielona w rejonie paczkomatu. I teraz, jeśli chodzi o skrzyżowanie obwodnicy z Piłsudskiego w Kaniach, tak? Na co pani zwróciła uwagę, rzeczywiście dzisiaj przekazałem sprawę panu Michałowi Nurkiewiczowi z referatu inwestycji i remontów, żeby mi to wyjaśnił. Krótko mówiąc, musi nastąpić monit, to jest wszystko jeszcze na gwarancji, to musi działać, tak? Jako że dostajemy od mieszkańców sygnały, że są zniecierpliwieni tym, że jest dyskoteka, a nie ma efektu, tak? Sprawa do wyjaśnienia. Gospodarka śmieciowa, gospodarka odpadami, pan przewodniczący już powiedział, że pani Barbara Koralewska temat wniosła, odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii cenowej, stawek dla mieszkańców i wszystkiego, co z tym jest związane, to tematyczna sesja. Panie przewodniczący, ten termin to jeszcze oczywiście nie jest zawity, tak? Ale jest już bardzo bliski, że to jest prawdopodobne, że to jest 13, tak. I sprawa dotycząca błędnie rozrzuconych ulotek, to pani Marto też wyjaśnimy, jak i przekażę informację co do przebudowy ulicy Solidarności przez powiat pruszkowski, bo cieszymy się, że powiat na wielu odcinkach działa. Jak państwo zauważyliście z uchwał dzisiaj podejmowanych, w konsekwencji będziemy mieli owoce tej współpracy, a z czego one wynikają, tylko chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że pan burmistrz Kosiński na konwenty powiatu, na spotkania robocze przyjeżdża bardzo dobrze przygotowany i to jest efekt. Przedstawia to w sposób
zwarty, treściwy, bez improwizowania. I zarząd powiatu w związku z tym odnosi się do tego pozytywnie, czego efekty mamy. Natomiast co do wniesionej przez pana, panie Michale, sprawy wycinki drzew i zakresu i kwestii uzgodnienia, to wyjaśnimy, tak? Dostanie pan informację na ten temat. Jeszcze chciałem się odnieść do jednej sprawy. Otóż w kwestii projektu uchwały dotyczącej konsultacji, czyli ubytku terenów Sołec na rzecz miasta Brwinowa, to co potwierdzi pani Ewa Sobierańska, będą dostępne materiały mapowe w lepszej jakości, w większej skali i tak dalej, tak? Z zakresem, ze szczegółami, tak, żeby wszyscy zainteresowani mogli bez żadnych wątpliwości się zapoznać i bez żadnych wątpliwości wypowiedzieć się na temat tej propozycji. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. W ciągu tygodnia udzielę informacji. Pan Zbigniew Bartosik. A ja trochę inaczej, bo chciałem powiedzieć, że bardzo mi się ten system informacji przestrzennej podoba, bo rzeczywiście, tak jak pani Ewa mówi, praktycznie wejście w każde miejsce i na każdą działkę jest nawet odwołanie nie do całego planu, tylko do tych szczegółów, które są opisane, więc tu jestem pod wrażeniem. Ale z drugiej strony, proszę państwa, jak zobaczymy, ile tych planów mamy, a już szczególnie jeżeli chodzi o Kanie, gdzie w ogóle jest tragedia, to jeszcze bardziej ten system pokazuje, w jakim deficycie w zakresie planowania przestrzennego jesteśmy. Panie Ewo, to co ja zrozumiałem, to chodzi o to, że jak my dostajemy materiały do zapoznania się z projektowanym planem, to ta jakość tego materiału jest fatalna. Ja sobie podkleiłem ten skan, ale on jest, tak jak pan Michał mówi, no w rozdzielczości chyba 75, a może i 50 dpi. To praktycznie nie jest żadna praca. Także tylko taka uwaga, żebyście państwo troszeczkę przyłożyli się tutaj technicznie do tych spraw. A tutaj jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo dobrze. Tylko tam chyba trzeba jeszcze link z tej zakładki plany miejscowe skierować na to. No. No tutaj uwaga też dotyczyła tego przede wszystkim. No nie może też być zakładki plany miejscowe i tam jakość materiałów jest no taka, która nie pozwala na normalne korzystanie z tego. Że nie może być takiej sytuacji, że gdziekolwiek są materiały publikowane przez gminę, których jakość no, pozostała wiele do życzenia. Bo rozumiemy te wszystkie inne już po uchwaleniu planu, ale też w zakładce plany nie może być tak słabej jakości, że nic nie widać. No. Krótko mówiąc, trzeba powiązać zakładkę planistyczną. No, pan Michał Segit. Tylko jedno zdanie, trzeba powiązać zakładkę planistyczną z tymi z jakością mapy wektorowej, tak? Otwarte drzwi wyważam. Oczywistość. Szanowni państwo, panie burmistrzu, jeszcze na początku może tak, jak też chciałbym podziękować za mapę wektorową, którą państwo utrzymują, to swoją drogą, bo ta mapa z kolei jest bardzo dobrej jakości, też z niej korzystam, wbrew pozorom. I jest naprawdę bardzo dużo dająca, jak się tam szuka informacji i to jest naprawdę duży plus, że gmina taką mapę utrzymuje, że państwo, pracownicy urzędu tą mapę aktualizują i że to jest no, na takim poziomie, bo to naprawdę jest w stosunku do no, innych, niektórych obszarów kraju, gdzie tych informacji, no, z kolei takich informacji trudno jest znaleźć, no, to jest na bardzo duży plus. Natomiast no, to jest jedna rzecz, a plany to jest druga rzecz i one też same w sobie powinny być. To tyle. Natomiast inna nowa rzecz. Pojawiły się informacje w internecie, że PKP chce zamknąć przejazd w Parzniewie na linii numer 1 między innymi kolejowej i ten przejazd, który jest jedyną przeprawą
w gminie Brwinów dla samochodów ciężarowych o dużym tonażu, dlatego że na wszystkich innych drogach są zamknięcia. I PKP, PLK to motywuje tym, że przecież dołożyło, wybudowało tunel w gminie Brwinów na granicy Pruszkowa. Tylko że zawsze była mowa o tym, że ten tunel nie będzie służył dla ruchu tonażowego, bo ulice doprowadzające zupełnie nie są do tego przygotowane i lokalizacja wśród zabudowy tego tunelu również. I panowie burmistrzowie bodajże tutaj trzymają rękę na pulsie, natomiast ja bym prosił o jakieś informacje no, dla radnych, nie to, że dla mnie, ale dla radnych i dla mieszkańców, może na najbliższą, przed najbliższą sesję przy okazji Komisji Inwestycji i tak dalej, jak to wygląda, dlatego że no PKP żąda przy okazji jak gdyby szantażuje, tak, że zamknie przejazd albo dorzućcie się i to są kwoty milionowe, których żąda od samorządów, żeby ten przejazd dalej funkcjonował. I zamknięcie tego przejazdu to będzie dramat, to nie jest sprawa lokalna pożniewska, to będzie dramat dla całej gminy. Tak można sądzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chciał się odnieść do tej sprawy? Tylko w ten sposób, że rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie tak dawno, w czasie spotkania z panem burmistrzem na ten temat i nie potwierdzał takiej informacji. Więc wedle wersji, którą pan burmistrz tak przekazał, to póki nie będzie ten centralny port komunikacyjny wybudowany, to ten przejazd będzie funkcjonował. Taka była oficjalna wersja. Temat jest do wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam 18. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Serdecznie dziękuję Państwu za udział.